dzień. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze słowo, które jest umawiane. Oby dziękujemy Tobie, że ono służy tutaj, służy będzie innym ludziom. Oby dziękujemy Tobie, że Ty dajesz nam poznawać się ze swojego świętego ducha, w swoim słowie, doświadczeniem, które mamy z Tobą, Ojcze. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, nastawiamy swoje umysły na słuchanie Ciebie, gdzie przyjmujemy od Ciebie wszystko, co nam dzisiaj dajesz, że zrobimy z tego użytek Duchu Świętym. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. I przyjaciele, ja Cię będę mówił o trzech rzeczach. Możliwe jest, że skończymy wcześniej. Dzisiaj ciągle aczkolwiek zobaczymy, ale myślę, że możemy skończyć wcześniej, ponieważ ja będę to robił takie w niektórych sprawach zarysy. Dlaczego? Już na chwilkę wyjaśnię. Przede wszystkim chciałem dzisiaj mówić na tej pierwszej sesji o małżeństwie i rodzinie. I ja będę niebawem nagrywał taki cykl nauczeń na temat małżeństwa i rodziny, więc tam będzie bardzo, bardzo szeroko to opisywane. Natomiast tutaj chciałem, żebyśmy mieli tylko taki zarys tematu małżeństwa i rodziny, bo jest to nam potrzebne. Poza tym ta szkoła, ona ma to do siebie, że już są robione skrypty z tej szkoły i my to, tą szkołę wykorzystamy do tego, aby dawać ją pastorom, liderom wraz ze skryptami, aby mogli z niej korzystać u siebie we wspólnotach. Więc to będzie tak naprawdę tylko taki zarys, ale chciałbym, żebyśmy ten zarys też konfrontowali z tym, co gdzieś w nas przez lata może było, a okazuje się, że było to nie do końca prawdziwe. I teraz tak, w pierwszej Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju 2:21-24, pierwsza Mojżeszowa, Księga Rodzaju, drugi rozdział, od 21-24, mówi tak: wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, ten też zasnął, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żebel i wypełnił ciałem to miejsce. A drzewa, które wyjął z człowieka, uznawała Pan Bóg kobietę i prowadził ją i przyprowadził do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości mojej i ciała z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matki swoją, złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Czyli widzimy zamysł Boży połączenia dwojga ludzi w małżeństwie. Widzimy mężczyznę i kobietę. Widzimy, że jest to najdoskonalszy zamysł. To jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. Te wersety pokazują nam, że wszelkie inne formy związków płciowych, one są przez Boga wykluczone. Dlaczego są wykluczone? Ponieważ one nie spełniają kryteriów Bożych. Czyli wszelka forma homoseksualizmu na przykład, ona nie spełnia kryteriów Bożych. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w dzisiejszym czasie ludzie mają różne poglądy. Twierdzą na przykład, że mogę być homoseksualistą i być narodzonym z Bożego Ducha. Ja w ogóle nie przeczę, że człowiek, który jest homoseksualistą, może się narodzić z Bożego Ducha. Ja w ogóle nie przeczę tej rzeczy, jak każdy inny grzesznik, który rodzi się z Bożego Ducha. Natomiast w momencie narodzenia z Bożego Ducha, kiedy ożywa duch człowieka, to homoseksualista zostaje skonfrontowany ze stanem swojej psychiki i musi wewnątrz siebie uznać, że jest w miejscu problemu, czyli że jest chory. Po prostu, tak jak każdy inny grzesznik, no, konfrontuje się z tym, co Duch Święty do niego mówi, okazuje się, że ma jakiś problem. Więc tutaj Bóg pokazuje nam w ogóle bardzo, bardzo ważną zasadę, że jego zamysłem jest mężczyzna i kobieta. Dwa, widzimy tutaj ciekawą rzecz, że Bóg stwarza mężczyznę, stwarza człowieka i ten człowiek, on jest w tym czasie jedyną istotą podobną Bogu na ziemi. Nie ma innej istoty. I kiedy Bóg postanawia
stworzyć dla niego żonę, to widzimy jeden i bardzo ciekawą rzecz, że on nie stwarza odrębnego bytu. Czyli Bóg nie stwarza drugiego człowieka płci żeńskiej, tylko on usypia Adama i wyjmuje z niego jego żonę. Co nam pokazuje tutaj Pismo Święte? Jakie objawienie nam tutaj pokazuje Pismo Święte? Że Bóg jest swatem. Że to Bóg swata ludzi. Nie ludzie siebie swatają. Czyli jeżeli chodzi o małżeństwo, to małżeństwo jest wynikiem objawienia w duchu. To jest objawienie w duchu. I ja będę dzisiaj podkreślał te bardzo ważne rzeczy. To jest jedyna forma małżeństwa. Każda inna rzecz jest już rzeczą, która odchodzi sobie krok po kroku od oryginału. Czyli mąż czy żona są z objawienia, czyli z wewnętrznego objawienia w duchu. Nie ma czegoś takiego, że człowiek wstaje rano i postanawia sobie, że sobie jakąś tam znajdzie żonę, czy jakiegoś tam męża sobie znajdzie. Bo tak nie było na początku. To nie jest ten wzorzec Boży. Ja nie mówię, że tak nie można robić. Można tak robić, tylko my mówimy o czymś, co jest małżeństwem w oczach Boga. Bo jest wiele tworów, które nie są małżeństwem. Ludziom się wydaje, że kiedy facet spotka kobietę, czy kobieta spotka faceta i oni wezmą ślub i pójdą sobie do urzędu i wezmą sobie ślub, czy pójdą do kościoła i wezmą ślub, czy tam się prześpią ze sobą i nie wezmą ślubu i mieszkają bez ślubu, to oni są małżeństwem. No i to jest wielki problem dla dzisiejszego chrześcijaństwa, bo ja ludziom tłumaczę, jak cielęciu na miedzy. Jak Bóg stworzył człowieka, to żeby potem dać mu żonę, tak, to on ją wyjął z niego. Ona była w nim. Nie chodziła po Bogu. Bóg nie stworzył na przykład Ewy, Krysi, Zosi, Basi i nie powiedział do Adama: Adam, chodź, oto casting, wybierz sobie, ta dobrze gotuje, tak? Ta jest taka, ta jest taka, ta jest taka. Nie było takiego, rozumiecie, nie mamy takiej rzeczy, czyli widzimy pierwotny zamysł Boży. Co on robi? Czy mógł to zrobić? Przecież jaki jest problem stworzyć Adamowi, powiedzmy, wybór? Casting mógł zrobić. To nie jest problem. Z drugiej strony Bóg mógł zrobić zupełnie inną rzecz. Mógł też stworzyć kilka osób, tak? A potem połączyć je w pary jakieś. Ale widzimy zamysł Boży, bo do tego sięgamy. Bo to jest ta szkoła, żebyśmy rozpoznawali pierwotyp jakiś. Tak? Czyli rzecz, która jest podstawowa. Tak jak każdy dom budujemy od podstaw, tak my spójrzmy na tą podstawę. Bo potem, wiecie, jednym z największych taką przestrzenią problemów u ludzi to są w ogóle związki międzyludzkie. Małżeństwa. W małżeństwach jest dramat zasadniczo. W uwierzących i u niewierzących. Prawda? Są dramaty różne. A prawdą jest to, że jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha i w domu masz piekło, no to przepraszam, jak ty chcesz szerzyć niebo? Jak to chcesz zrobić? Jak tak? Trzeba to niebo w domu najpierw mieć, bo jak ty wracasz do piekła każdego dnia z twoich misji tworzenia nieba, to ty dostaniesz w pewnym momencie palpitacji w ogóle serca, coś ci się zawali w życiu. Coś ci się zawali, ja sobie nie wyobrażam, że ciebie, że ja wracam do domu, a żona mi ciosa kołki na głowie, gdzie ty byłeś, co ty robiłeś, ty byś to zrobił, czy byś tam to zrobił, tak? Byłyby dwie opcje, albo ona by opuściła ten lokal, albo ja. Okay? Ktoś z nas opuściłby ten lokal. Ale nie wyobrażam sobie tej sytuacji. To jest dla mnie jakiś absurd. Chodzę, głoszę Chrystusa, że ciebie wracam do domu, rozumiesz? W domu jazgot, szum, dym. W ogóle. Rozumiesz? Zauważaj, jaki zamysł Boży. Bóg tworzy człowieka. I w ogóle to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest pytanie o płeć Boga. Że Bóg ma płeć. Czy On ma płeć, czy On nie ma? Jezus na ziemię schodzi jako mężczyzna. No to mamy ewidentne fakty historyczne. Ale pytanie idące krok dalej, jakiej płci jest Bóg Ojciec?
Czy Bóg Ojciec to jest mężczyzna, czy Bóg Ojciec to jest kobieta? No prawdą jest to, że Bóg Ojciec nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. A można powiedzieć, że jest i mężczyzną, i kobietą w jednej osobie. Że ma w sobie te dwie formuły płciowe. On ma to w sobie, bo jest napisane, że Bóg stworzył człowieka na obraz swój, jako mężczyznę i kobietę stworzył. To jest szok. To rozumiecie, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że to nie jest tak, że to Bóg jest mężczyzną i on tworzy Adama. To na obraz swój. Nie. Że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na obraz swój. Kobieta jest obrazem Boga i mężczyzna jest obrazem Boga. Czyli tu stajemy przed takim elementem, w ogóle jakiej płci jest Bóg. No i kwestia jest taka, że te obydwie płcie, obydwie formuły płciowe, one są w Bogu. Tak? No widzimy, że z Adama, który jest mężczyzną, wychodzi Ewa, która jest kobietą w ogóle. No wyjął z niego kobietę. Co w nim się działo? No kobieta. No w Adamie mężczyźnie była kobieta. No w ogóle, rozumiecie, no, to przeciwna historia. Jak to się, no ale taki mamy tutaj, takie coś mamy tutaj. No wyjął mu jakiś element, z tego elementu on tworzy. Gdzie dla nas objawienie, bardzo ważne, dla każdego człowieka, który w ogóle szuka żony sobie, czy szuka męża, tak? Że to jest rzecz z objawienia. Że ja muszę wiedzieć od Pana, tak jak o każdej innej rzeczy, która kobieta na tej ziemi ma być żoną moją. Tak? To nie jest tak, że ja sobie siedzę, teraz sobie wymyślę sobie żonę, pójdę sobie sobie żonę. Że Derek Prince napisał świetną książkę, polecam każdemu, Bóg jest swatem. Bóg jest swatem. To On jest swatem. Ale można się zakochać. A można. Nawet trzeba. Tylko trzeba odpowiednio ukierunkować swoje życie. I wtedy, kiedy odpowiednio, kiedy nasze objawienie jest pierwsze, zakochanie drugie, w tym momencie my mamy prawidłowy kierunek. Prawidłowy kierunek. Innym wypadku są terapie, są problemy i jest dorabianie teologii do tego, dlaczego mi jest tak trudno w życiu. Wiecie, w życiu jest trudno ludziom w małżeństwach bardzo często dlatego, że w ogóle nie są dla siebie. To jest taka proza życia. Tylko to ciężko kaznodzieją przez gardło przejść. A taka jest prawda. Wiecie, jak ktoś nie chodzi w swoich butach, albo ma za ciasne buty, albo za luźne buty. W ogóle nie tak działa. To nie tak działa. Ja zawsze mówię, to nie jest dobrze żyć z nieswoim żywem. To nie dobrze. To nie jest dobrze. Że znajdujesz jakieś żebro, tak? I teraz z tym żebrem, że to nie twoje żebro. To nie twoje żebro. To twoje żebro to ci idealnie pasuje. Wszystkie końcóweczki tam pasują. Oczywiście ono się musi poukładać i to jest kwestia relacji, kwestia uświęcenia i tak dalej. Tak się może układać całe życie. I to jest tutaj, ale ono jest prawidłowo spasowane. Tak? Układać się może, się układa. Dobra, ale to jest inny temat. To jest temat uświęcenia, temat posłuszeństwa. O tym za chwilę będę mówił. Ale pierwsza rzecz to jest taka, że to Bóg jest swatem. Czyli mamy Boży obraz, czyli jest mężczyzna i kobieta. Tak? Kobieta jest wzięta z tego mężczyzny. Czyli to jest kobieta, która jest z objawienia. Tak? On chodzi sobie ten Adam i on mówi, ciężko mi jest. Tak? Nie mam jak tutaj w ogóle, nie umiem się zrealizować. Chodzi, patrzy, lwy, tygrysy, słonie, konie, to wszystko takie jakieś jest inne. Tak? Nawet prawdopodobnie było tak, że mógł pogadać z niektórymi tymi zwierzętami, bo mam wrażenie, że one rozmawiały. Mam przynajmniej jeden precedens, że wąż mówił. Także jeżeli mamy taką sytuację, to nie możemy zrobić założenia, że żadne inne zwierzę nie mówiło. Także to w ogóle rozumiecie, bo my nie wiemy tego. Nie możemy powiedzieć, że nie mówiło, ani że mówił. Tak? Bo to istnieje w ogóle w sferze na takiej jakiejś tajemnicy. Ale załóżmy, że mówiło, to on chodzi, rozmawia, ale to nie to jest. Rozumiesz, o co chodzi? To, że patrzy na konia, no to nie dla mnie. To jakaś małpa, to też nie do końca. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego ja chcę mieć żonę. Ale co? I powstaje w nim co? Powstaje w nim pragnienie niezwerbalizowane jeszcze, bo on nie wie, co to jest żona. On nie wie. On się na siebie patrzy, ja taki jestem, to wszystko jest inne. A teraz chciałbym mieć wewnątrz niego, zobaczcie,
powstaje pragnienie posiadania żony. Bo Bóg, który cały czas w ogóle tego Adama ogląda, który inwigiluje w pewnym sensie jego system emocjonalny i umysłowy, wiesz, Bóg, on mówi, jest to słowo, które mówi, wiesz, i źle było człowiekowi samemu. Czyli, że Bóg odczytuje, że mu jest źle, że Adam chodzi po ogrodzie z muślem. Tak? Jest mu źle bez tej żony i teraz, czyli co powstaje? Pragnienie żony, tak? Czy pragnienie męża powstaje w człowieku. Pragnienie, to jest normalna rzecz. Jak ktoś ma pragnienie żony, pragnienie męża, to jest bardzo zdrowa sprawa. Ja zawsze mówię tak, jeżeli nie masz daru celibatu, tak, to rozwij swoje pragnienie męża z żony. I to jest bardzo dobrze, że pragnienie. Pierwsze jest pragnienie. Co idzie za pragnieniem? Za pragnieniem idzie modlitwa zgodna z tym pragnieniem. Panie, chcę mieć męża, chcę mieć żonę, prawda? I punkt trzeci, powstaje objawienie. Wiecie, że między punktem drugim a trzecim wielu chrześcijan w ogóle się wywala do góry chowania. Tak, bo mówię, Panie, pobłogosław mi i daj mi żonę czy męża i od tej pory wiecie, zaczynają robić, na własną rękę działać. I tutaj następuje wielka tragedia chrześcijaństwa. Bo tu powstały różne doktryny fałszywe, teologie i tak dalej, i tak dalej. Tak, za chwilkę o tym będę mówił więcej. Ale widzimy, że jest pragnienie, a następnie objawienie. Czyli następuje jakaś nadprzyrodzona, tak, manifestacja wewnętrzna, nieważne jak to wygląda, bo to u każdego inaczej wygląda. U jednego to będzie zakochanie się od pierwszego wejrzenia, u innego to będzie coś innego. To nieważne co to będzie, ważne, że to będzie objawienie. To będzie objawienie. Są ludzie, ja słyszałem świadectwa, spojrzał na dziewczynę, popatrzył na nią, ze środka autobusu, na koniec autobusu jechała, popatrzył i w środku wiedział, proszę Ciebie, że to będzie jego. Że nie znam jej, a on wiedział, tak? To jest objawienie, tak? Inny po prostu spojrzał, zakochał się, tak? Ale jest pewność, to nie jest, jeszcze raz mówię, my musimy się poruszać w sferze nadprzyrodzonego pojmowania rzeczy, bo inaczej to po prostu się rozmijamy w ogóle z tym, o czym mówimy, czyli z tym, że jesteśmy chrześcijanami, tak? Czyli mamy pragnienie Adama, mamy objawienie i ingerencja Boża. I pamiętajcie, Bóg zawsze chce, żebyśmy byli szczęśliwi. To w ogóle nie jest tak, że Bóg nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Że ludzie są na świecie, którzy nie mają męża czy żony i się zastanawiają, czy Bóg chce, abym miał żonę. Ja zawsze mówię, na pewno jeśli Ty chcesz, to Bóg chce. Tak? To nie jest tak, że Ty sobie chcesz sam z siebie. Bo Bóg daje chcenie, czyli powstało chcenie w Tobie. Tak jest z każdą rzeczą. To jest w ogóle nie ma innego, nie wiecie, my jakby zamykamy szkołę tematem tutaj powiedzmy takim, bo my już dzisiaj musimy mieć zrozumienie, że tak jest właśnie z każdą rzeczą, z każdą rzeczą. I tu nie jest wyjątek, bo szczerze mówiąc, to nie jest wyjątek żaden w tym temacie. Nie? To tak samo, pragnienie widzimy, następnie objawienie. Teraz co się dzieje dalej? Widzimy, że Bóg usypia Adama. On usypia Adama. To jest w ogóle ciekawa rzecz. W ogóle Adam wpada w jakiś letarg. Ludzie mówią, że w ogóle kiedy się zakochałem, to w ogóle świat w ogóle zaczął drżeć, wpadłem w jakiś letarg. Ja mówię, to jest normalne. To jest normalna sprawa, że coś dzieje się innego z tobą wtedy. Że to w ogóle kiedy realna, prawdziwa miłość przychodzi. Kiedy jest to związane z objawieniem, tak? to w tym momencie następuje jakaś forma letargu życiowego. To jest normalne, że następuje ten letarg. Bo to jest w ogóle zamysł Boży. Od razu Bóg go w letarg wprowadził. Tak? Ten letarg był potrzebny, żeby wydobyć teraz coś. Prawda? Czyli widzimy tutaj, że ta miłość dobrze pojęta, prawda, że ona bardzo koresponduje z tym objawieniem, że to nie jest coś takiego, bo często ludzie do mnie mówią, że ja czasami słucham ludzi, szczególnie charyzmatyków, tak, którzy się tak sztywno trzymają i oni mnie próbują przekonywać co do swoich objawień, co do męża i żony i mi mówią, no bo wiesz, bo to rzecz musi być taka, musi być taka, ja mówię, dobrze, czy Ty w ogóle kochasz w tym momencie? Mówię, powiedz mi, bo teraz, rozumiecie, my musimy znaleźć pewną równowagę zjawisk. Ja mówię, jeśli do mnie mówisz o objawieniu, to ja do Ciebie mówię, że objawieniu towarzyszy miłosny letarg. Rozumiesz? A więc nie mów do mnie, że Ty na silno siedzisz. Okay?
mówisz tak, no to Pan mi objawia. Czasami patrzę, ludzie po prostu są niesamowici. Podchodzi mężczyzna do kobiety w kościele i mówi do niej taką rzecz. Pan mi powiedział, że zostaniesz moją żoną. A ja potem biorę tego człowieka i mówię, posłuchaj, ty jesteś kretynem kompletnym. Jak ty możesz podejść do dziewczyny w kościele i powiedzieć jej taką rzecz? Bóg mi powiedział, mówię, czy ty w tym odnajdujesz krztynę romantycznego letargu opisanego w księdze, w pierwszej księdze Mojżeszowej? Mówię, jak można, jak, ja sobie nie wyobrażam, że jestem kawalerem, podchodzi do jakaś kobieta w ogóle i mówię do mnie, pan mi powiedział, że masz być moim mężem. Ja bym powiedział, nie. Ty jesteś nieprzytomna. Zresztą tak się nie podrywa kobiet, nie podrywa się tak facetów. No jak się, no jakżeż można taką rzecz zrobić? To nie tak działa. To są absurdy charyzmaniatyczne w ogóle znowu. No wiecie, my musimy znaleźć to wyważenie. Czyli, zobaczcie, powstaje pragnienie, tak, u pierwszego człowieka posiadania żony. Bóg to pragnienie odczytuje i idzie za tym pragnieniem, bo sam ten Bóg bierze udział w tym, że to pragnienie powstaje. Następnie, w wyniku pragnienia, człowiek zaczyna się modlić, bo co on robi? Ten Adam chodzi, bo ty mówisz źle, to jest modlitwa. No bo z kim on ma tam porozmawiać? On jedyna konstruktywna postać do rozmowy to jest Bóg. Tak? To jest źle. No to koniowi powie, źle nie jest. To konia odchodzi tam, jakiegoś słonia, czy inne jest stworzenie. Więc źle jest, on się modli, następnie powstaje objawienie, tak? Następnie powstaje miłosny letarg jakiś, tak? I co? I wychodzi produkt. Znajduje się ta druga połówka. Zobaczcie, jak to działa. To tak działa. I to, nie, i to jest połączenie tych rzeczy. Połączenie pragnienia, połączenie objawienia, połączenie w ogóle miłości. Tak? Nie miłości, jak jest miłości agape, w ogóle. No jak, na jakie miłości agape? To trzeba, w tym trzeba się nauczyć poruszać. To w ogóle jest, wiecie, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. To Salomon już się głowił nad tym mówi. To jest, mówi, niepojęta sprawa tego męża. Piotr w innym momencie, jak przyjął szersze objawienie na temat męża i żony, to ustał przed Jezusem, mówił, to nie warto się żenić. W ogóle doszedł do wniosku, że ten rozwód to nie jest takie hop-siup, rozumiesz, to mówi, to nie warto się żenić. W ogóle, wiecie, takie konkluzja świętego Piotra w ogóle, nie? Na w tych tematach, nie? Ale tutaj widzimy, że więc jest pragnienie, jest objawienie i jest miłość. Prawda? Ta miłość sentymentalna w pewnym sensie. Ta miłość letargowa jakaś. To te rzeczy ze sobą zaczynają współgrać. Współgrać. Tu nie ma emocjonalnego szaleństwa pod tytułem, proszę ciebie, nic mi nie obchodzi, bo ona ma fajne cycki, proszę ciebie, i mówi innymi językami. Ja mówię, o, stój! Się na tym nie zafiksuj. Się na tym zafiksujesz, proszę ciebie, to człowieku, to nie tak, to nie tak się życie układa. Okej? Okay? To nie tędy droga, prawda? I dalej, wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż męża została wzięta. Czyli zobaczcie, następuje, bo to wiecie, on, tam nie jest Adam, tylko Isz. Nie ma imię Adam, tylko Isz. I on mówi, ja jestem Isz, ona będzie Isz. Tak? Ona jest moja, ona jest ze mnie, my jesteśmy jedno. Czyli w ogóle w wyniku powstania prawdziwej relacji, czyli prawdziwego spotkania, następuje natychmiastowa integracja tych dwojga ludzi. Oni wiedzą, że są dla siebie, to nie trzeba tłumaczyć, że tobie Bóg mi powiedział, rozumiesz, o co chodzi. To nie trzeba tłumaczyć. To się nie tłumaczy. To nie siada dwoje charyzmatyków naprzeciwko siebie i wymieniają się objawieniami. Bóg mi powiedział to, Bóg mi powiedział tamto, a mi jeszcze powiedział to, a mi we wtorek tamto, a mi o 6 tamto. I teraz oni biorą to wszystko, spisują, mówią, o, taki mamy tutaj plan na małżeństwo. Nie, ci ludzie wiedzą, że są dla siebie. Oni wiedzą to. Te serca do siebie przylgnęły, tak? Czy on wie, że ona jest jego. Nawet, więc czym, co go definiuje? Definiuje jego imię. On nic nie ma innego, tylko imię ma. Tak, on mówi, to jest ona, to owa, to ja się dzielę z nią swoim imieniem. Ja się dzielę tym wszystkim. Wiecie, że z tych rzeczy to nawet powstały normalne produkty pod tytułem, że się bierze jedno nazwisko.
ogóle wiecie, to stąd powstały te rzeczy. Wiecie, tak sięgniesz w ogóle, jaka jest geneza tej w ogóle całej sytuacji społecznej. I tutaj, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Zobaczcie, to w ogóle proroctwo. Tam nie ma żadnego ojca ani matki. Tak? Tam nie ma nic, jest dwoje w ogóle. Że oni nie zostali zrodzeni przez żadnego człowieka i Bóg stworzył jedyny lud. Ale jest to prorocze słowo pod tytułem, że wtedy, kiedy ty wstępujesz w związek małżeński, tak, to zaczynasz tworzyć odrębną formułę rodziny. Coś innego zaczynasz tworzyć w ogóle. Tam nie ma już twojej matki, nie ma twojego ojca, tam nie ma nic. Nie ma tam nic w tym. Ludzie myślą, że teraz jestem odpowiedzialny za matkę, za ojca, za nikogo nie jesteś odpowiedzialny. Kiedy wziąłeś sobie męża czy żonę, stworzyliście odrębną formułę. Tam nie ma nic, nie ma ojców, matek, wujków, cioć, nic. Jesteś jakby odrębny byt. Byt odrębny. Odrębny byt. Nic nie ma. A ktoś tam chce palec wsadzić, proszę ciebie, to ten palec mu się przytrzaskuje drzwiami bez żadnej litości. Koniec. Ktoś tam cię wsadza? Siok! Rozumiesz, to jest bardzo ważna sprawa, o czym ja mówię teraz, bo ludzie nie rozumieją. Ludzie w małżeństwach mają matki, ojców, doradców, wujów, srujów, proszę ciebie, to wszystko, to małżeństwo jest. Małżeństwo to jest on i ona. Isz i isza. Tak? I tam nie ma nic. Tam nic nie ma. Powiem więcej, tam dzieci nie ma nawet. Tam nie ma dzieci. Tak? Bo dzieci to jest zupełnie inna sprawa. Te dzieci, w ogóle w małżeństwie nie ma dzieci. Zawsze mąż czy żona dla siebie są ważniejsze niż dzieci dla niej. Po prostu. Jak dzieci są ważniejsze dla kogoś, po prostu to jest nieporozumienie. Rozumiecie? To jest nieporozumienie, bo dzieci cię kiedyś zostawią. A jak myślisz, że cię dzieci nie zostawią, to jesteś w potężnym błędem. Bo tutaj masz te proroctwo. Opuści syn ojca swego i matkę swego, cię opuszczą dzieci. Jak chciałbyś, żeby cię dzieci nie opuściły, to jesteś w poważnym problemie. Masz warownię. Tak? Masz warownię demoniczną w głowie. Dzieci cię muszą opuścić. Ja już przygotowuję moje dzieci, żeby mnie opuściły. Już siedzę stary i mówię, to jest słuchaj, bardzo ważna informacja, bo tak jej rzucam informacje życiowe. Mówię, nie gadaj za dużo do swojego męża, jak już miał być. Faceci tak nie, oni mają takie mniejszą pojemność. Staraj się, nie mów za dużo. Mów do niego, na przykład, wiesz, ja już przygotowuję tego faceta, jeszcze go nie znam, ale ja go przygotowuję na to, żeby miał szczęśliwe życie z tą moją córką. Rozumiesz? Żeby to było... Nie, on naprawdę nie ma takiej pojemności w ogóle przyjmowania, jak niepojemność uwalniania. Nie działa. A więc widzimy, że człowiek, 25, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Czyli tutaj widać, że połączenie małżeństwa to jest coś, gdzie nie ma żadnych barier między nimi. Tam nie ma barier. Ja będę też, jak będę nagrywał na temat takie nauczania na małżeństwa, rodziny, będę mówił dużo o życiu seksualnym, gdzie też w kościele w ogóle ludzie nie wiedzą, gdzie to włożyć, co z tym zrobić. A kwestia jest taka, odpowiedź jest bardzo prosta. Nie ma niczego w życiu seksualnym między mężem a żoną, tak? Co jest niewskazane. Na co obydwoje się zgadzają? To nie ma nic. Ludzie się zawsze podjął pytaniami, a to tak, a to wolno, a to wolno. Ja mówię, człowieku, ty wszystko ci było. Się mąż i żona na to zgadza, człowieku. Oni byli nadzy! Nie było bariery. A nie było żadnej bariery nic. Drugi Koryntian, 6 rozdział, 14-18 werset. Drugi Koryntian, 6 rozdział, 14-18 werset. Jest napisane tak. Nie chodźcie w obcym jaźnie z niewiernym. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co zadziała wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan.
przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. A więc widzimy kolejną bardzo ważną zasadę, jeżeli chodzi o małżeństwo. Małżeństwo to jest dwoje narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Rozumiecie? Nie istnieje coś takiego, jak małżeństwo między kimś nienarodzonym z Bożego Ducha i narodzonym z Bożego Ducha. Ja, jak mówią do mnie ludzie, którzy na przykład jest małżeństwo jakieś w systemie światowym. Ja nie mówię o systemie światowym małżeństwa, bo małżeństwa światowe to nie małżeństwa. To są produkty społeczne, rozumiecie mnie? To są społeczne produkty. Jest taka zajawka, że po prostu idzie dwoje ludzi odmiennej płci albo tej samej płci, zależy od społeczeństwa, prawda? I oni dostają glejt z urzędu miasta czy skądś tam, że oni są teraz mężem i żoną. To nie jest małżeństwo, to nie mówimy o tym. Na przykład, i teraz jest powiedzmy dwoje ludzi nienawróconych, jedno z nich się rodzi na nowo z Bożego Ducha, tak? I przychodzi do mnie i mówi, bo wiesz, bo moja nienawrócona żona, ja mówię, stój, punkt pierwszy, nie masz żony. Żonę to będziesz miał, jak ona się nawróci. Na razie to jesteś w takim dziwnym związku. To ona nie jest moją żoną. Ja mówię, na razie nie. Jeszcze. Widzicie? Nie istnieje połączenie ognia i wody. Nie istnieje połączenie światła i ciemności. Takiego czegoś nie ma. Inaczej, takie byty są, tylko to nie jest małżeństwo. Małżeństwo to jest on narodzony z Bożego Ducha i ona narodzona z Bożego Ducha. To są ludzie, którzy otrzymali wewnętrzne pragnienie i objawienie i przyjęli siebie od Boga. Rozumiecie, że mówię, to jest małżeństwo. Wszystko inne to nie małżeństwo. To nie małżeństwo. Stąd ten zapis. Wyjdźcie spośród nich. No mnie się czepiają, że ja się zgadzam w kościołach na rozwody, na różne rzeczy. Ja mówię, ale napisane jest wyjdźcie spośród nich. Jak on jest w innym jarzmie, jak on jest innego gatunku, no to wyjdź spośród. No wyjdź. Wiecie, w religijnych kościołach poustalano, co to znaczy, bo tylko wszeteczeństwo, tylko kiedy ona cię zdradzi, czy on cię zdradzi, możesz się opuścić. Ja mówię, bzdury opowiadać. To są bzdury, jedne wielkie bzdury. To jest źle rozumiane pismo. Małżeństwo u Boga to jest dwoje narodzonych z Bożego Ducha ludzi, którzy odebrali od Boga objawienie, że są dla siebie. I to jest to coś, co jest nierozerwalne. Rozumiecie, o co chodzi? To coś się nie rozpadnie nigdy. 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 Jak Agata była nienawrócona, ja wam coś powiem, bo to jest bardzo prosta rzecz. Nawracam się do Jezusa w 2001 roku. I jestem z Agatą wiele lat. Zaczęliśmy żyć ze sobą, jak miała 15,5 roku. Mieszkaliśmy ze sobą, mieliśmy dziecko, prowadziliśmy normalne życie. Jedyne rzeczy, które nie mieliśmy, to nie mieliśmy zarejestrowanego tego związku w urzędzie. I teraz tak, ja przychodzę do Jezusa w więzieniu. I słuchajcie, ja czyszczę życie swoje, czyszczę. Czyszczę życie. Wiecie, z czego ja czyściłem życie? Ze wszystkiego. Wiesz, z czego się życie czyści po nawróceniu? Ze wszystkiego, z rzeczy dobrych i złych. Stare przeminęło. Więc przychodzę do Boga, oczyszczę sobie, czyszczę, dochodzę do miejsca Agaty, do miejsca naszego syna, dochodzę do takiego miejsca. Pamiętajcie, jestem narodzony w Bożego Ducha, stare przeminęło. I przychodzę do Boga i mówię tak, Boże, co teraz mam zrobić z tą rzeczą? Bo co to jest? Bo ja już wiem, tak, że ona jest córką diabła, a ja jestem synem Boga. I teraz w jaki sposób? Tak? Jak mam żyć? Tak? I zaczynam się modlić. Tak? Mówię, co ja mam zrobić? Bo ja nie wiem, co mam zrobić. I powiedziałem do Boga tak, jeżeli Ty nie powiesz mi wyraźnie, tak? Dając mi obietnicę, tak? Że ona się narodzi z Bożego Ducha, to ja wracam do domu, zwijam pinkiel i się wyprowadzę. Dlaczego? Bo stare przeminęło. Rozumiesz, to jest radykalny krok. Ale mówię, ale ja nie mogę inaczej. Bo to jest wbrew mojemu wewnętrznemu człowiekowi. I czytam pismo. I czytam pismo i się modlę.
Duch Święty daje mi słowo i mówi do mnie tak. Czytam słowo ze Starego Testamentu. Kto obcował cieleśnie z dziewicą, niech ją pojmie za żonę, albo niech zapłaci jej ojcu wedle jego życzenia w srebrze lub złocie. Pierwsza rzecz, która mi się pojawiła przed oczami, to mój obecny teść Roman, któremu płacę za to, że spałem z jego córką. Rozumiecie? Ja naprawdę bardzo prosto rozumowałem i dalej rozumiem bardzo prosto. Mówię, Boże, czyli rozumiem, że mam się z nią ożenić. I tu się to mówi tak. Dobrze, wychodzę, mówię tak, tak. Chcę się ożenić. Żenimy się w styczniu 2002 roku. 5 stycznia żenimy się, pobieramy się. I ja po ślubie do niego mówię tak. A teraz masz szukać Boga. A jak nie nawrócisz się, to się z tobą rozwiąże. On mówi, jesteś idiotą słuchaczem. Mówię. Chcę wam coś pokazać. Pokazać wam bardzo ważną rzecz, że my, ludzie duchowi, my musimy poruszać się w perspektywie objawień. Rozumiecie? Objawień. Zasada jest główna taka. Nie istnieje małżeństwo w oczach Boga, jak tylko dwoje odrodzonych z Bożego Ducha ludzi. Wszystko inne to nie małżeństwo. A więc proza życia. Nie szukamy sobie, kiedy jesteśmy kawalerami czy panami, tak? Mężów czy żon nienarodzonych z Bożego Ducha. I nie dokładamy do tego lewej doktryny. Bo nie ma takiej doktryny. Oczywiście istnieją wyjątkowe precedensy. Widzimy księgę Ozeasza, gdzie Bóg mówi do Ozeasza, weźmiesz sobie za żonę prostytutkę Gomery. Tak? Lokalna ladacznica. Ale my takich rzeczy widzimy w Biblii kilka. A widzimy tysiące Bożych nakazów, Bożych kierunków pod tytułem niech Izraelita pojmuje Izraelitkę. Widzimy też mnóstwo przykładów, kiedy Izraelici pojmowali kobiety spoza plemion izraelskich i mieli co? Kłopociki. Salomon, mega mądry człowiek, poza Jezusem najmądrzejszy człowiek chodzący po ziemi, tak? Przez to pan? Przez to, że zaczął sobie brać kobiety z innych narodów. Słuchajcie, to nie było problemem, że on sobie brał więcej niż jedną kobietę. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię teraz. Mniejszym problemem było to, że Salomon miał więcej niż jedną żonę, ok? Niż to, że on brał sobie żony, które nie były z Izraela. Bo to kobiety nie z Izraela doprowadziły go do upadku. To nie Izraelitki go doprowadziły do upadku, bo Izraelitki to były w porządku, chodziły do świątyni, modliły się, rozumiesz, i przyjmowały fakt, że co trzy dni świst każdą z nich osobą, tak? Ja nie poruszam aspektu moralnego i naszego europejskiego rozumienia tych rzeczy, bo to w ogóle nie o to chodzi. Nie próbujmy pojąć tego zjawiska, ale chcę wam pokazać jakby pewną skalę patologii, że mniejszym problemem było to, żeby mieć wiele żon, niż to, żeby mieć chociaż jedną żonę innej narodowości niż Izraelitka. Jak to się widzi u nas w duchu dzisiaj? Nam nie wolno inaczej uczyć ludzi, niż w ten sposób, że szukaj sobie żony narodzonej z Bożego Ducha. I to też nie każda narodzona z Bożego Ducha jest dla ciebie, tylko ta jest dla ciebie, którą Bóg tobie objawi. To nie jest tak, że wszystkie lecimy po kolei, stajemy, o ty piękny, ty jeszcze piękniej, ty w uwielbieniu, ty tam coś innego robisz, ty jesteś super w tym, ty super w tym. Absolutnie! Szukamy tylko kobiet w kościele, czy mężczyzn w kościele, tylko i wyłącznie, tak? I z objawienia. Patrząc, czy serce do serca przyjdzie. To tak działa. I to są te związki, o których Jezus mówi, co Bóg złączy. To Bóg łączy. I to tu jest napisane, co Bóg złączy, niech człowiek nie rozłącza. To Bóg, wiecie, co Bóg łączy? Bóg łączy na swoich zasadach, czyli odrodzonych z Bożego Ducha ludzi Bóg łączy. Ok?
Okay? Takich ludzi Bóg łączy. Istnieją sytuacje, że nawraca się jedno z małżonków, kiedy drugie jeszcze nie jest nawrócone. I tutaj jest kwestia oczekiwania i dalej szukania Bożego prowadzenia. Czyli już to powiedziawszy, Boże, tak? Czy ja dobrze trafiłem? Bo to jest taki totolotek w tym. Boże, czy to, ta osoba, która jest ze mną, powiedzmy 20 lat już jest ze mną, tak? Czy to jest osoba, tak? Gdzie dobrze trafiłem, czy dobrze trafiłam? I wtedy też patrzymy na objawienie wewnętrzne. I często przychodzą do mnie ludzie i mówią tak. Pastorze, czy co mam zrobić? A ja mówię, ale z czym? No bo w moim małżeństwem, no bo mąż nie jest nawrócony i ja mówię, dobrze, co masz w sercu? Czy masz, i teraz rozumiecie, do czego ja się odwołuję, do wewnętrznego objawienia. Czy masz w sercu to, że on się odrodzi z Bożego Ducha? I ta osoba mówi, mam. Ja mówię, to walcz. To walcz o człowieka. To walcz! Bo opieramy się tylko na Twoim objawieniu. Nie mamy innego, rozumiecie, nie mamy wytycznej innej. Nie ma wytycznej. Ale są osoby, które mówią tak. Pastorze, ja nie mam w ogóle w sercu, żeby być z tym człowiekiem. Ja mówię, to się rozwiedź. I to już. Opuść Babilon. Po prostu. Rozumiecie? Opuść Babilon. I nie wolno się bać tego rodzaju sformułowań. Ponieważ jeżeli ten człowiek zostanie bez objawienia w tym związku, to jego życie zostanie zniszczone. Zostanie zniszczone. Ludzie robią różne rzeczy. My mieliśmy przypadki takie, ja dałem ślub człowiekowi, tak, z kobietą, którą sam ochrzciłem, udawała wszystko łącznie z mówieniem innym języka. Ale potem wyszło w praniu, tak, że ona w ogóle Boga nie zna. I to wcale nie była jakaś kobieta zła strasznie. Tylko, że on chciał przeżyć królestwo, tak, a ona chciała łupić alejro. I to była subtelna różnica. Rozumiecie? I potem ten człowiek chodził i mówił innym, pamiętaj, nie bierz filistynki. Ja se wziąłem, tak? I 4 lata w plecy, a potem jeszcze kupa innych spraw. I byłem, i dawałem im ślub, a potem byłem świadkiem na ich rozwodzie. Czy są to bolesne rzeczy? Są to bolesne rzeczy. Dlaczego? Bo się popełnia błąd, tak? I za błąd się płaci. Ale kiedy doradzamy ludziom, kiedy mówimy ludziom, musimy im przedstawić prawdę. Nie możemy im powiedzieć, Pan was włączył. Co Pan ma wspólnego z małżeństwem, gdzie jedno z nich nie jest narodzone z Bożego Ducha? Przecież to w ogóle człowieku, jaki tam Pan, jaki tam Pan jest? Rozumiesz? Bo my mamy dzieci, bo mamy dzieci, Pan nas pobłogosławił dziećmi. A ja mówię, a jak kobieta jest zgwałcona przez wyrodnialca na ulicy i zajdzie w ciążę, to też ją Pan pobłogosławił dzieckiem? Tak? Zgwałcił ją i łeb rozwalił jeszcze. A mówię, kto ją pobłogosławił tym dzieckiem? Pan? Wiecie, rozumiecie, patologia oszustwa w Kościele zaszła tak daleko, że dzisiaj nazywamy dobro złem, a zło dobrem. I mówimy, że jeżeli jest dziecko w jakimś związku, to jest pobłogosławione. Ludzie, Bóg dał ludziom możliwość prokreacji. Możemy się rozmnażać, ok? Tak mamy. I powiem wam najlepszy numer. Z Bogiem czy bez Boga możemy się rozmnażać. Taki numer jest. W ogóle najlepszy numer jest taki, że Bóg nam niepotrzebny do rozmnażania. Bo on nam dał możliwość prokreacji. A więc nie mówmy, że jeżeli dziecko jest z jakiegoś związku, to jest to dowód na to, że ten związek jest prawidłowy. Prawidłowy to jest wtedy, jak on stoi na prawidłach Bożych, czyli pragnienie, objawienie, tak? Serce do serca. Zasada numer 1, obydwoje narodzeni z Bożego Ducha. To jest to. To w tym jest Bóg. W innych rzeczach Boga nie ma. I wypowiedzi Jezusa, wypowiedzi Pawła są przeinterpretowywane. Kiedy Paweł mówi o małżeństwie, on mówi z jakiejś perspektywy do jakiejś grupy ludzi. Kiedy Jezus mówi o małżeństwie, mówi z jakiejś perspektywy i do jakiejś grupy ludzi, odpowiada na jakieś pytania.
I to sformułowanie, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza, to trzeba najpierw dojść do tego, co to znaczy, że Bóg coś złączył. Tak samo jak jest płacenie podatku. Jest napisane, podatki płaćcie, tak? Tylko, że te podatki to jest 10% w Biblii. Tak? A nie 50 czy 60, jak dzisiaj się mówię. Rozumiesz? Jak ja bym miał firmę doradztwa podatkowego, to proponowałbym ludziom ratunek od tego, żeby nie płacili podatków takich, jak płacą w tym kraju. Proponowałbym, żeby założyć na przykład firmę, proszę Ciebie, w Luksemburgu. Zakładasz działalność, założ ją w Luksemburgu. Rozumiecie? Bo podatki Boże, które Bóg pokazuje w Biblii, to jest 10% dla króla, a mamy 23% samego faktu na litość boską. Kurczę, podatki płaćcie. Płacimy, bo nas zamknął do Bóg, to płacimy, dlatego podatki płacimy. Wcale nie płacimy tych podatków, bo jesteśmy tacy mega szczęśliwi i tacy patriotyczni. I nie mówmy, że tak Bóg powiedział, bo Bóg tak nie powiedział. Tak samo jak Bóg nie powiedział o małżeństwie to, co dzisiaj wielu kaznodziei mówi. Że jest jakieś tam małżeństwo i to Bóg pobłogosławił, bo oni poszli do kościoła, czy poszli do pastora, pastor na nich ręce położył, a na cholerę w ogóle komu jaki człowiek? Do tego, żeby małżeństwo zawrzeć. Małżeństwo się zawiera na zasadach prawnych, dlatego, bo żyjemy w państwie prawnym. Jakbyśmy mieszkali sobie na przykład w Nikaragui, albo w Mali, tak? Albo w Kongo na przykład. To wiesz, jak by wyglądało twoje małżeństwo. Zupełnie inaczej niż tutaj. Nie szedłbyś, proszę ciebie, 3000 kilometrów, proszę ciebie, żeby spotkać jakiegoś kacyka, który by raczej położył ręce i dał ci certyfikat. Po prostu mieszkałbyś sobie w chacie, byłbyś murzynem, rozumiesz, miałbyś 11 dzieci i koniec, kropka. Tak? I wszyscy by wiedzieli, że ty jesteś jej chłop, a ona jest twoja baba. I to by było bardzo dobre. Tak? Rozumiecie? Nasza kultura jest naszą kulturą. Wiecie, jak się w RPA zaczęło przebudzenie i jak na przykład zaczęli się nawracać, przecież nawrócił się mąż i jego dwie żony, albo trzy, i wszyscy zostali oszczędni w Duchu Świętym. I wszyscy mówili innymi językami, i wszyscy do kościoła przychodzili. I dziś stał z tą, jutro spał z tamtą, a w środę spał następną. I bracia i siostry, którzy zakładali te kościoły, myśleli, co tu zrobić. Taki zapis zrobili. No tylko jest napisane, że biskupem nie był. To go nie nominujemy na biskupa, bo ten mąż jednej żony, a ten ma trzy. I teraz rozumiesz, w naszej kulturze jest niepojęta, tam normalna sprawa. Jest. Widzimy też, że aspekty małżeństwa są związane z pewną formą kultury. I w naszym kraju, na przykład mówię ludziom, proszę wziąć ślub, nie mieszkać na kocią łapę, nie mam zgody na to, ponieważ nie jesteście żadnym świadectwem dla ludzi. Z drugiej ze strony pokazujemy ludziom, w jaki sposób zawierać małżeństwa. I wyrzucamy z ludzkich umysłów pojęcie pod tytułem, no Pan mi powiedział, że ona będzie moją żoną. Ja mówię, ty. Ona zna Jezusa? Nie, 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 nie. Do kościoła chce chodzić? Nie, 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 nie. A chce w ogóle szukać Boga? Nie, nie. To na groma ty w ogóle jesteś w tym temacie. Bo Pan mi powiedział, ja mówię, nie Pan ci powiedział. Ja powiem ci, co powiedziało ci. Powiedzie ci. Innym organem zbadałeś to. Inny organ wziął udział w decydowaniu. A nie duch. Bo duch mówi tak, jak powiada Pismo. I duch nigdy cię nie popchnie do kobiety czy do mężczyzny, który nie jest narodzony z Bożego Ducha. Nie mów mi takich bzdur. Bo ja takich bzdur wysłuchałem mnóstwo w swoim życiu. Tylko nie znam jednego, nie mam jednego dowodu na szczęśliwe małżeństwo z tych bzdurnych w ogóle objawień. Rozumiecie? Nie mam takiego dowodu. Wiecie, dzisiaj jest w kręgach charyzmatycznych każdemu coś mówi Pan. Ja mówię tylko, że jest napisane, że jest wielu Panów i wielu Bogów. Pan jest zawsze jednolity. I Pan powiedział, żeby nie chodzić w obcym jasnym z niewiernym. To ten Pan nigdy nie pokaże Ci teraz palcem na niewiernego mężczyznę i nie powie, córko moja, to on jest tam dla Ciebie, idź, idź. On się tam nawróci za 20 lat, wiesz, idź, idź. Ten teraz jest z nim ślub. Prawda jest taka, że nie wiesz, żono, czy zbawisz męża swego. Nie wiesz, mężu, czy zbawisz żonę swoją. Chyba, że występują odrębne przypadki. Takie jak mówię, kiedy obydwoje nie byli nawróceni, jedno się nawróciło, czy coś w tym rodzaju.
Oczywiście mogą być jakieś prowadzenia rzadkie, że Bóg powie, pojmij za żonę, czy pojmij za męża kogoś tam. Ale wiecie, na tych rzeczach nie budujemy zasad Bożych, bo to są w ogóle rzeczy rzadkie. Tak? To są paradoksy różne. To w ogóle to nie można. Tak? Przypowieści Salomona 18:22. Przypowieści Salomona 18:22. Kto znalazł żonę, ten znalazł coś dobrego, zyskał upodobanie u Pana. Małżeństwo od Boga jest zawsze dobre i wypełniające prawidłowo życie człowieka. A więc małżeństwo od Boga nie rozleci się. Rozumiecie? Ono jest nierozerwalne. To znaczy, to nie oznacza, że jeżeli małżeństwo jest od Boga, to my możemy włożyć ręce w kieszeń, za chwilę będę dalej mówił, i nie robić nic z tym małżeństwem, bo w takich wypadkach dojdzie wielokrotnie do rozpadu tego małżeństwa. Ale już nie dlatego, że to nie było od Boga, tylko dlatego, tak? Że my zaczynamy zaniedbywać dalsze kierunki Boże. I tak naprawdę ci ludzie, którzy są w takich rozdarciach, bo ja widzę takich ludzi w takich rozdarciach, to są ludzie, którzy zawsze mogą uratować swoje małżeństwo. I z takimi ludźmi my zawsze pracujemy ku uratowaniu ich małżeństwa. Uratować te małżeństwo. Mówię, ludzie, jesteście dla siebie od Boga, przecież się kochacie. Przecież się kochacie. No ale my się nie potrafimy zgodzić. Ja mówię, bo cielesność jest niekrzyżowana w waszym życiu na litość boską. Bo się nie chcecie zmieniać w duszach waszych, no to jest wam ciężko. Ale jeżeli jesteście dla siebie od Boga, jesteście z objawienia, kochacie się, przypnęliście sercem do serca, to wy teraz zaczniecie po prostu pracować nad duszami waszymi. I tutaj nie ma kwestii rozwodów. Ja takim ludziom nigdy nie proponuję, to dobrze to się rozwieć. Ja mówię, nie, pracuj. Bo sam przyznajesz, że od Boga jest to małżeństwo. Tak? I tutaj też tak jak w każdej dziedzinie życia zaczynamy pracować. I zobaczcie, Efezjan 5:21. Efezjan 5:21. Jest napisane tak. Dziękują, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Zapamiętajcie ten werset. I Filipian 2:4. Filipian 2:4. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. To są dwa kluczowe wersety. Efezjan 5:21, Filipian 2:4. Dotyczące zorientowania na drugiego człowieka. Jak ma funkcjonować małżeństwo prawidłowo? Małżeństwo prawidłowo funkcjonuje na zasadach takich, że jedno z małżonków uważa drugie z małżonków za większego od siebie. Pierwsza kluczowa zasada szczęśliwego małżeństwa, tak? I druga kluczowa zasada to jest uleganie sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej, czyli stojąc w perspektywie prawdy Bożej. A więc jak to się ma ogólnie do całości? Że kiedy ty jesteś już w związku małżeńskim, który jest od Boga, tak? To teraz jesteś zobowiązany, aby być zorientowanym na drugiego człowieka. Czyli małżonek twój, czy małżonka twoja muszą być dla ciebie ważniejsi niż ty. Jego życie musi być ważniejsze niż twoje. Jej życie musi być ważniejsze niż twoje. Jego pragnienia muszą być ważniejsze niż twoje. Jej pragnienia muszą być ważniejsze niż twoje. O to chodzi. Tutaj, rozumiecie? Tutaj, jak czasami rozmawiam z ludźmi, ludzie mówią, bo on mnie nie rozumie. Ja mówię, nie ma takiej obietnicy w Biblii, że cię będzie mąż rozumiał. W ogóle, bo tu nie jest napisane, że będziecie jedną duszą. Czyli będziecie mieli jedność myśli, jedność emocji. Tu jest napisane, że będziecie jednym ciałem. To co zaleca? Ja mówię, dobre życie seksualne. I modlitwa, tak? O siebie nawzajem. Szukanie Boga do swojego osobistego życia. Uleganie drugiemu człowiekowi, tak? Bojaźni Chrystusowej, uważanie go za większego od siebie,
dobre życie seksualne i będzie szło do przodu. Stajmy na Bożych rzeczach. Nie stawajmy na rzeczach, które są naszą imaginacją. Ty mnie nie rozumiesz, bo cię nie rozumiem. I w ogóle się nie będę spinać. Jak się zepnę, żeby cię rozumieć, tak? To w ogóle coś we mnie pęknie. To nie jest tak, że się w małżeństwie ludzie muszą rozumieć. W małżeństwie ludzie mają ulegać sobie w bojaźni Chrystusowej, a nie rozumieć się. To dobrze, jak się rozumieją z czasem. Jak przychodzi z czasem takie zjednoczenie na pułapie umysłu, tak? I na pułapie emocji, no to cudownie, że przychodzi takie zjednoczenie. To znaczy, że wypracowaliście naprawdę dobrą robotę z Duchem Świętym. Ale w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że Bóg nam dał jakąś obietnicę, że będziemy się rozumieć nawzajem. W ogóle Paweł to był taki mądry człowiek, bo on mówi, wolałbym, żebyście byli jak ja. Mówi, chciałbym wam oszczędzić tego. W ogóle czego on chciał im oszczędzić? On im chciał oszczędzić różnego rodzaju kłopotów na pułapie umysłu i emocji. Tak? To nie to, że on ich zniechęcał do małżeństwa. Nie, bo on mówi, w ogóle chciałbym, żebyście jak ja. Ja sobie w ogóle płynę po życiu jak Tytanik przez te niebiańskie życie. Rozumiesz? I w ogóle wiesz. I nie potrzebuję, żeby mnie ktoś rozumiał. Nie? Nie mam jakiejś przystani, gdzie mam żonę, i do której zjeżdżam, i ona mówi, Pawle, ja tak nie rozumiem ciebie do końca. Paweł mówi, ja tak mówię, chcę, żebyście mieli jak ja. O. Czyli on tak, rozumiecie, co on mówi, nie? On nigdy nie szykanował małżeństwa, bo ludzie mówią, on tam Paweł szykanował. Mnie nigdy Paweł nie szykanował. Paweł w ogóle zachęca, mówi tak, w ogóle jak nie chcecie mieć doczesnych kłopotów, to się nie rzeczy. Chcę wam oszczędzić tego. Paweł wiedział, że na pułapie intelektu, na pułapie emocji będą tarcia między małżonkami. Mówi, bo nie mamy obietnicy Bożej, tak, że będziemy jak dwa dziubulki, które się tam spijają z dziubków przez 30-40 lat życia. Bo czasem ktoś pijasz z dziubka, a czasem masz na ciebie niezmierną ochotę jej wybić oko tym dziubkiem, tak? A ona ostrzy pasurę, proszę ciebie, i wiesz, i tutaj dziubkiem, ale co jakiś czas przychodzi jej myśl do głowy, proszę ciebie, dobrze by było, gdyby nie żył. To rozumiecie, to jest pragmatyzm życia. To są różne sytuacje małżeństwa. I to nie dochodzi do większych awantur na żadnym odcinku niż małżeństwa. Bo taka jest prawda. I są obydwoje narodzeni z Bożego Ducha i też za gardło się potrafią złapać. Dlaczego? Bo często myślą, że powinni się rozumieć. A ja już dawno zrozumiałem, że nie muszę rozumieć mojej żony. I w ogóle się nie spina na rozumieniu mojej żony. Ty to w ogóle mi czasu nie zabierasz. Ale ja się trenuję w czymś innym. Uczę się czegoś innego. Uczę się tych dwóch zasad. Efezjan 5:21 i Filipian 2:4. W tym chcę się poruszać. Rozumiecie? W tym chce się poruszyć. To jest to. Okufa małżeństw się rozpada przez to, że ludzie nie chcą się uniżać przed sobą, tak? I nie chcą uważać jeden drugiego za większego od siebie. Nie chcą tego. I ta niechęć powoduje rozwalki. W małżeństwach jest różnie. Jedno jest silniejsze psychicznie, drugie jest słabsze psychicznie. Jedno ma większe doświadczenie, drugie ma mniejsze doświadczenie. Jedno jest inteligentniejsze, drugie mniej inteligentne. I teraz proszę ciebie bardzo, jak to wszystko złożyć do kupy? No jak to zrobić? Ona jest, proszę ciebie, w ogóle kolorowa, piękna, w ogóle wewnętrznie niesamowita w ogóle. A on jest jakiś taki szary, taki jest w ogóle, rozumiesz? Ona by mogła gadać, Luther miał taką żonę, Luther. Luther po całym dniu, proszę ciebie, chciał pomilczeć. Wracał do domu, siadał przy kominku i milczał. Wtedy wychodziła jego żona. Marcinie, jak było? Rozumiesz? A on przez cały dzień głosił kazanie. On usługiwał ludziom, od rana do nocy. Tak? I wracał wieczorem. A ona chciała porozmawiać. Ona miała potrzebę rozmowy, tak? Ona kupę czasu siedziała w zakonie, tak? Ona w ogóle uciekła z zakonu w Belsce po winie. W ogóle wiesz, ona chciała relacji, a Marcin chciał milczeć. Przecież oni się nie rozumieli, ci ludzie, no sorry, kurczę. Były ksiądz i była zakonnica. Rozumiecie? Obydwoje pro ciebie mające takie walownie na głowie, jak się w palę nie widzi.
ale postanowili ze sobą być. Okay? Znaleźli siebie jakoś. Co nie znaczy, że się rozumiemy. I co nie znaczy, że my w małżeństwach mamy się rozumieć. Mamy ulegać sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej i mamy jeden i drugi uważać za większych od siebie. I to się nazywa ta miłość agape. Czyli tą miłość sentymentalną, tą piękną, romantyczną, my teraz rozbudowujemy o miłość agape, czyli o miłość zależną, o miłość służącą. Ok? I ten trzeci etap nadchodzi w jakimś momencie życia, zaczyna się pojawiać ta miłość fileo, czyli stajecie się przyjaciółmi swoimi. Jak już małżeństwo się staje przyjaciółmi swoimi, zaczynają się kolegować ze sobą, tak? To znaczy, że już weszli w tą miłość fileo. Że już rozumieją, czym jest wzajemna uległość, wzajemne uniżenie, tak? Nie szukanie swego i zaczyna funkcjonować realna przyjaźń. Jak wygląda w takim krótkim zarysie wspólnota małżeńska? Małżeństwo musi mieć poukładane cztery podstawowe aspekty życia. Jak te cztery aspekty życia są ułożone, to wszystkie inne do tych będą odpowiednio korespondować. Po pierwsze, to jest jednolita wizja służby. W małżeństwie dwoje ludzi musi mieć jednolitą wizję służby. To nie ma czegoś takiego, że jedno z nich blokuje drugie. Oni muszą być wypełnieniem. Tak? Wypełnieniem. Tak jak osobno mieli służby, tak teraz muszą być wypełnieniem. Stąd teraz zobaczcie bardzo prostą rzecz. Jak niewierzący małżonek może mieć cokolwiek wspólnego z tobą jako wierzącym człowiekiem, jako wierzącym małżonkiem, kiedy mówimy o jednolitości służby? Przecież ty jesteś w służbie, on nie jest. Ty pójdziesz na ulicę głosić Chrystus, zawrócisz do domu, na ciebie sfirmowałeś się właśnie i dałaś się dowiedział milion ludzi o tobie. Dowiedział się milion ludzi, że byłeś bydlakiem, rozumiesz? Poznajesz się tu sam. Wracasz do domu i żona cię pyta, co tam robiłeś? Ty nie masz co robić. Czy to chodzi o nasze małżeństwo? Ja z tobą rozmawiam. O co tu chodzi? Ty chcesz ładować pieniądze w Królestwo Boże, tak? Ale twój mąż nie chce. Bo twój mąż jest nienawrócony. Ty chcesz chodzić do kościoła, tak? Chcesz być we wspólnocie braci, ale twoja żona nie chce. Bo jest nienawrócona. I ona nie chce z nimi być. Bo ona woli w domu siedzieć. Bo ona siedzi, lubi w domu siedzieć. Tak? Zobaczcie, co to znaczy. Dopiero w praniu zaczynają wychodzić rzeczy. Pytanie, jak tu żyć? Jak tu żyć? Ja raz w życiu spotkałem człowieka, który mnie zadziwił. To był nienawrócony człowiek, ateista. I to było w kościele zielonoświatkowym w Warszawie, do którego należeliśmy. I on tam tydzień w tydzień przywoził swoją żonę i dzieci, którzy byli nawróceni. Ja z nim rozmawiałem kiedyś i mówię do niego, ja w ogóle myślałem, że jest wierzący człowiek. A on mówi, nie, wiesz, mówi, ja nie wierzę. Wiesz, ja jestem ateistą. Był bardzo grzeszny człowiek, wykształcony, wiesz, pracujący, jakiś prawnik w ogóle, wiesz, takie. Mówi, ale wiesz, ja nigdy nie spotkałem tak porządnych ludzi jak ty. I mówi, ja się tak cieszę, że moja żona ma takich przyjaciół. Ja co tydzień tutaj ją przywożę. I on sobie tam zawsze czekał. Czekał sobie na zewnątrz, słuchajcie, 2 godziny pod tą salą pro ciebie i koniec. A w ogóle dzwonił do mnie co jakiś czas ten facet, powiedzmy, taki miałem z nim jakiegoś krótką zajęcia. Próbowałem go nawrócić do Jezusa, mówi, ale w ogóle, mówi, mam prośbę do ciebie. Wiesz, ja mam na co dzień, to mówi, wiesz. Wiesz, chcę to pogadać sobie, tam chcesz pogadać, pogadajmy sobie. Ja nigdy swojej żonie nie zabrałem, nie? I to taka sytuacja mi się przydarzyła w życiu. Jedna w życiu, jedną taką widziałem tylko. Ale powiem więcej, nawet gdyby takich sytuacji było więcej, to tak czy inaczej on nie był jej partnerem zrobił. Jezus powiedział bardzo ważną prawdę, która dotyczy też małżeństwa. Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Jeszcze raz zwracam na to uwagę. Dlaczego Bóg powiedział, żeby się łączyć tylko wśród wierzących ludzi? Dlatego, że jeżeli ty jesteś wierzący, a żona twoja niewierząca, to ty zbierasz, a ona rozprasza. I to może być naprawdę wspaniała kobieta, ale to jest zawsze córka diabła. Idziesz do łóżka z córką diabła. Idziesz na spacer z córką diabła. Rozumiesz?
Ona ci rodzi dzieci, córka diabła dzieci ci rodzi. Kurczę, ludzie, spójrzmy na to. A jak któregoś dnia cię zechce zabrać na przykład do rodzinnego? Do teścia na przykład na urodziny. A teść to Lucyfer. No i co? Zacznijcie składać propozycje. Chodź do mojego domu. Stąd formuła świętego rozwodu. Jeszcze raz to powtarzam. Kiedyś napisałem takie nauczanie, Bóg jest rozwodnikiem, to myślałem, że mnie powierzchni, że kaznodzieje w Polsce. A ja udowodniłem na podstawie pisma, że pierwszy, co się rozwiódł, to był Bóg. Mówię, wielki Jahwe się rozwiódł. Jest napisane, i napiszę, i napisałem list rozwodowy do mojej niewiernej żony Izraela. Tak? Kurde, mówię, dzisiaj to byście go wyrzucili ze zboru. Dzisiaj byście go wyrzucili. A więc, jednolita służba. Po drugie, drugi aspekt życia to jest życie seksualne. Życie seksualne jest bardzo ważnym aspektem życia, dlatego jest napisane, będą jednym ciałem. Bóg wymyślił seks i Bóg dał życie płciowe po to, żeby z niego czerpać radość, satysfakcję, a nie tylko po to, żeby się rozmnażać. Bo nie jesteśmy króliki, to się mamy ciągle rozmnażać. Chcesz się rozmnażać, to się rozmnażaj. Tak? Ale nie mów, że to jest główna podstawa tego, że otrzymaliśmy życie seksualne. Główną rzeczą, na podstawie której Bóg dał życie seksualne ludziom, to wzajemna radość. Wspólnota. To jest wspólnota. Ja zawsze mówię, kiedy macie dobre życie seksualne, to jest to modlitwa wasza do siebie nawzajem. Seks z mężem czy z żoną to jest jak modlitwa do Boga człowieka. To tak wygląda i tego nie wolno bagatelizować, to trzeba rozwijać. Rozwijać, a nie uznawać, że seks jest nieczysty. Diabeł jest nieczysty, to ukradł seks. A nie seks jest nieczysty. Seks to Bóg wymyślił. Tak? Bóg. Nie wiem przez ile w ogóle, jakie okresy czasu, nie wiem ile trwał Eden. Jest trudno powiedzieć, że trwał Eden. A więc nie wiem ile czasu Adam z Ewą latali nago po Edenie i kochali się na oczach wielkiego Jahwe. Rozumiesz? W ogóle wiesz. Po trzecie, to jest sprawa finansów. W małżeństwie sprawa finansów jest bardzo ważna. Ogromna ilość małżeństw rozlatuje się przez finanse. Ja zawsze jak mówimy do młodych ludzi, którzy nie mają męża czy żony, ja mówię, ustalcie w waszym życiu, czego chcecie w kilku sferach. Pierwsza sfera to jest sfera dzieci, druga sfera to jest sfera seksu, trzecia sfera to jest sfera pieniędzy. Ustalcie to przed ślubem, czego pragniecie, bo może ona chce mieć dom. A ty jesteś gość, rozumiesz, który ma naturę Indianina i możesz mieszkać w kartonie. Może tak masz, ale ona dom chce mieć. A ty masz w kartonie mieszkać. Okej? Okay? Jest jakaś różnica. Ona chce mieć szafy pełne ubrań, a ty będziesz chodził w jednym w dresie, aż ciebie spadnie. Tak? Ale to w ogóle, wy musicie to ustalić między sobą. Czego my chcemy w życiu? Czy my chcemy dom mieć? Czy my chcemy prowadzić takie życie, czy inne życie? Rozumiecie? Ja widzę różnych ludzi. Czasami ludzie sobie żyją naprawdę w bardzo skromny sposób i tak chcą żyć. W ogóle oni nie cierpią z tego powodu, bo ja rozumiem, wiesz, takich, którzy narzekają na to, że nie mają za dużo pieniędzy. Ale ja znam ludzi, którzy nie narzekają. No. Żyją sobie fajnie, chodzą sobie, kupili sobie działkę, jedną przepaść na wielu moich sąsiadów. Kupili sobie działkę, chodząc na tą działkę, człowieku całe życie są szczęśliwi, podlewają sobie tam w ogóle rzeczy, to sobie tutaj postawi coś, to sobie puszkę znajdzie na śmietniku, to sobie postawi, rozumiesz, gołąb tam przychodzi, patrzy tego gołębia, rozumiesz, w ogóle szczęśliwy człowiek, wiesz, ja nie widzę, w ogóle samochodu nie mają, on nie musi mieć samochodu, bo działkę ma 30 metrów, rozumiesz, o co chodzi, w ogóle wyluzowany gość. Ten sam składak od 74 roku, marki Wigry 4, on jeździ na nich, dba o niego. Ja się patrzę, stawiam na ten rower, mówię, kurczę, mówię, człowieku mistrzostwo świata, to przetrwa w ogóle, więc trzecią rzecz podpowiedział, w ogóle trwa ten rower, nie? Ale on tak ma. I nic mi, i on jest szczęśliwy. Dzień dobry, sąsiedzie, dzień dobry, tak? Ja nie słyszałem, żeby tacy ludzie, oni chodzili, narzekali literalnie, tak? Ale to... Że oni mają takie usposobienie, to nie oznacza, że twój małżonek czy małżonka też takie usposobienie mają. A więc sprawy finansów są mega ważne w małżeństwie. I muszą być wspólnotowo rozegrane.
Czyli razem ustalamy pewien poziom. Razem ustalamy pewien poziom. Jeżeli dążymy do tego, że chcemy funkcjonować jak milionerzy, funkcjonujmy. Jeżeli nie chcesz być milionerem, nie musisz. Ale jeżeli chcesz, możesz. Ok? Ale mieć z żoną czy z mężem jedność w tej sprawie. Jedność. Do tego dążymy. Stąd zorientowanie na siebie nawzajem i uległość wzajemna. I pamiętajcie, że zasada, komu więcej dano, temu więcej, od tego więcej się wymaga w małżeństwie, jest obowiązkowa. Bardziej duchowa osoba w małżeństwie, tak? To osoba, która bardziej służy. To bardziej służąca osoba. Czyli nie ma czegoś takiego, przy domu przychodzą nieraz różne osoby, kobiety, które mówią, tak mój mąż jest taki mało duchowy. Ja mówię, mów tak jeszcze więcej, oni to będzie bardziej duchowy. Mów tak więcej, mówię jeszcze. Napisz sobie na czole, mój mąż jest, proszę Ciebie, nie dojda życiowa. Niesamowitą głowę będziesz miała. Tak? Mówię, zacznij dobrze mówić o tym człowieku, zacznij go stymulować, przestań go w ogóle poniżać. Rozumiesz? Chcesz mieć dobrze, to wypracuj tą głowę sobie, kurczę. Jeżeli go uważasz za jakiegoś popaprańca, to masz popaprańca. Ale bądź, jeżeli jesteś bardziej duchowa od niego, zacznij służyć temu facetowi. Zrób z niego tytana. Tak? Zrób z niego tygrysa życiowego. Zrób to z niego, jeżeli jesteś taka duchowa. Zastymuluj to. Tygrys. Taki pastor kiedyś mówi, kurczę, jak ty mówisz do swojego męża, ty misiuniu, to będziesz tak tylko miała. Mów do niego, mówi, rogu mocy. Mówi do niego, ty tytanie, mówi. Śmiał się, nie, bo nie uczył takich prostych rzeczy, mówi, mów do niego w ogóle. Nie, o co chodziło? Chodziło o to, że jeżeli uważasz się za to, mówicie, w kościele jest więcej kobiet niż mężczyzn. I w ogóle jest tak, że dużo kobiet, ja nie wiem czy większość, czy nie, trudno mi powiedzieć, nie? Ale dużo kobiet naprawdę jest bardziej duchowych niż mężczyzn. No tak jest. Na przykład mówię to z tej perspektywy, że jeżeli chodzi tylko, ja nie znam każdego pułapu życia kościoła, ale na przykład jeżeli chodzi o wstawienników, to jest więcej kobiet wstawienników i więcej kobiet proroczych, które jest zorientowanych. No więcej jest prorogi niż proroków. Taka jest prawda. Czyli to jakby, choćby na tym przykładzie widać, że jest wielokrotnie głębia duchowa kobiet większa. Okay? Nie zawsze musi tak być, ale tak się to obserwuje w wielu przypadkach. I teraz nie może taka kobieta to wziąć, bo on taki jest mało duchowy. To nie jest kwestia, że jest mało duchowy. To jest kwestia, że ty nie obrałaś jeszcze miejsca sługi w jego życiu. Kiedyś byliśmy na takim jednym spotkaniu, słuchajcie, ewangelizacyjnym i była taka kobieta. Ta kobieta człowieku była bardzo duchowa, swojego męża przywlekła. Ten mąż w ogóle, jakiś lekarz czy ktoś w ogóle, wiesz, ateista, wiesz, przywlokła go. Cały z niego gadała. Taka była człowieku nieduża. On w ogóle szedł jak na postronku szedł. W ogóle był zmęczony tym całym zjawiskiem w ogóle, ale usiadł tam. Widzieliśmy kazanie, odwiedziliśmy chorych i ona patrzy, ciągnie go. Ja mówię, kto chce tam porozmawiać? Coś tam. Ona go ciągnie, chodź, mówi, no chodź, nawróć się, no chodź. I on zaczęli z nami rozmawiać. Nie? I on mówi tak, on mega spokojny człowiek, mówi. Do niej mówi, posłuchaj, mówię. I tak przy nas mówi, ja stoję, Agata, gdybyś ty chociaż w połowie żyła tak, jak ten Pan powiedział przed chwilą, ja bym dawno oddał życie temu Jezusowi. W ogóle tak, ja byłem rozłożony tym gościem, w ogóle taki, wiesz, widać, wiesz, no, wykształcony, was takim. Mówi, przecież ty, mówi, nie żyjesz tak, jak on powiedział, mówi, wiesz, nie? Rozumiesz? Takie małżeństwo, że tak koło 60 obydwoje, a ona 40 kilo człowieku taka, ciągnęła go, wiesz, za ten rękaw, rozumiesz? No, ona nie obrała miejsca sługi. Nawet jeśli miała objawienie, że facet ma przyjść do Jezusa, chociaż on był w ogóle bardzo chętny, żeby przyjść do Jezusa. Tylko to, co ona prezentowała, tak, to było dla niego po prostu zamknięcie w ogóle dla tego Jezusa. Jeszcze nie był gotowy. No w ogóle nie był gotowy, w ogóle to prawdopodobnie, być może gdyby on się rozeszczył, to by się nawrócił w ogóle, bo to też jest możliwe, tak? Natomiast komu więcej dano, tego więcej się wymaga. A więc ustalamy sprawy finansowe, wiemy. I bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to wiecie co jest? W ogóle to, żeby w domu sprawami finansowymi zajmował się jeden człowiek. Albo mąż, albo żona. To jest najlepszy sposób. Najgorzej, jak obydwoje się próbują zajmować finansami. Ja zawsze mówię tak, jak jesteś w czymś dobry, w czymś cię Bóg pobłogosławił, tak? Bardziej, to zajmuj się nim. Jak jedno z małżonków jest lepsze w sprawach finansów, niech ono się nimi zajmuje. Drugie nie musi, w ogóle
będzie wolne drugie, po drugie w ogóle dobrze, dobrze być wolnym. Nie? Jak ktoś w czymś jest dobry, niech on się tym zajmuje w małżeństwie. To wtedy, a tu mówię, to trzeba się uniżyć przed sobą, tak? I przestać skakać sobie, wiesz, co ja tutaj mam w tym małżeństwie, jakby ogarnąć, tak? Ogarnij siebie i zacznij służyć. Zacznij służyć. I trzecia i czwarta, że to są dzieci. Musi mieć jasny pogląd na dzieci. I dlatego też narzeczonym mówimy, że mówię, ile chcecie mieć dzieci, ustalcie te rzeczy. To nie ma jak Bóg da. Bo tacy ludzie, człowieku, żadnych zabezpieczeń nie stosują. Dla nich tak, stosunku przerywanego nie stosują, bo jak się spermę wylewa, to Bóg się gniewa. Ja mówię, co Bogu to twoje spermy, człowieku, ty tej przytomny w ogóle? No bo ona, ja mówię, ona, tak? Od którego jest cała ta historia z onanizmem, to nie został skasowany dlatego, że się onanizował, tak? I wyrzucał spermę na ziemię, tylko dlatego, że był nieposłuszny Bogu. To przecież prosto jak drut. Gdzieś tam onanizm zamieszał w to wszystko jeszcze. Człowieku. Nie stosują prezerwatyw, proszę ciebie, nie stosują tego. Dziwią się, że jedno dziecko, drugie dziecko, pan daje, pan daje. Ja mówię, jakie pan daje? Weź wyłącz pana z tego całego systemu prokreacji. Jaki pan? Spółkujecie jak króliki bez zabezpieczeń, to macie dzieci kupę. Dzieci się planuje. Siadają we dwoje i mówią, chcę mieć troje dzieci. Halleluja, Zdzisio, Krysia, Jasio. Tak? Są troje dzieci, pięcioro to pięcioro, dwoje to dwoje, bez dzieci to bez dzieci. Nikt ci nie każe dzieci mieć. Nie chcesz mieć dzieci, nie miej dzieci. Ale ustal to. I to samo jest potem z wychowaniem dzieci. Wychowujemy dzieci. Tak? Małżeństwo to jest jakby wzór dla dzieci. Wzór. Dzieci patrzą na ojca i na matkę jak na Boga. To jest pierwszy Bóg, którego oni widzą. Pierwszy Chrystus, którego oni doświadczają. Pierwszy Chrystus. Efezjan 5, 22-29. Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowi miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i nieskalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Ja bym was chciał poprosić, żebyście to postudiowali sobie ten fragment domu, dlatego że tam jest bardzo duży opis, ja nie będę tego teraz robił, ale jest bardzo duży opis zależności wzajemnych. Wiesz, z tego fragmentu też powstało mnóstwo fałszywych nauczeń. Pod tytułem mam być posłuszna mężowi swojemu. Ja mówię, tak, masz być posłuszna mężowi swojemu. Jeżeli, posłuchaj, jeżeli mąż twój miłuje cię tak jak Chrystus Kościół. Tylko takiemu mężowi bądź posłuszna. No bądź posłuszna mężowi, który miłuje ciebie jak Chrystus Kościół. Bo jeżeli twój mąż nie jest w stanie miłować cię jak Chrystus Kościół, a ty będziesz jemu posłuszna w jego niemiłowaniu ciebie, to szlak trafi w wasze małżeństwo. Na przykład, to taka probota. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, bo oni są głowami waszymi. Tak, są głowami, jak najbardziej, tylko też to, że oni są głowami, to nie oznacza, tak, że oni mają globalny wpływ na przykład na swoją duchowość. Mężowie nie mają wpływu na duchowość żony. Czyli nie mogą na przykład zabronić żonom rozwijać się duchowo. Więc ta głowa to też jest, to jest specyficzna rzecz. Popadajcie to sobie. Przyjrzyjmy sobie, jakie są zależności. Zobaczymy, gdzie tutaj jest rola mężczyzny, gdzie jest rola kobiety. I zobaczymy też niesamowicie ważną rzecz, że to się jakby, to bardzo koresponduje z wzajemną uległością i poddaniem. Mężczyzna, on musi być człowiekiem, który będzie głową dla swojej żony. Ja, często moja żona o tym mówi, to mówi, jak potrzeba normalnych facetów w tym kraju. Jak w kościele potrzeba facetów, którzy będą brali autorytet. Tak? Potrzeba tych facetów. Nie popapranych gości, którzy krzyczą o sobie, że są wielkimi głowami swoich żon.
tylko oni realizują, tak, plan miłości wobec swoich żon, tak jak Chrystus umiłował Kościół, czyli kładą siebie samego za żony swoje. Tak to jest? Co znaczy być głową dla żony? To jest kłaść siebie samego za żonę swoją. No kurczę, to są, wiesz, prześledźcie w ogóle tą teraz zależności. Bo mężczyźni, oni mają pewną rolę do spełnienia, pewien grunt muszą położyć na przykład, bo do tego Bóg powołał mężczyzn, bo mają pewien grunt położyć, żeby kobiety na tym gruncie mogły rozwinąć się. Jak chcesz, żeby ci żona była posłuszna, stwórz jej grunt do posłuszeństwa. Oczywiście, jeżeli ona nie będzie ci posłuszna mimo stworzenia gruntu, to już ona odpowie za te rzeczy przed Bogiem, tak? Ale stwórz grunt. Bądź człowiekiem, który stworzył grunt. Jak może na przykład, jak może żona ufać mężczyźnie, który tak, nie jest w stanie ogarnąć spraw finansowych, tak? Nie ogarnia w ogóle różnych rzeczy, które są w życiu. Nie jest w stanie w ogóle chronić i bronić, ale stoi drzemordę, proszę ciebie, że on jest głową. Jak ty jesteś głową? Jako głowa, to ogarnij pasę. Ogarnij pasę. Będę ci uległą, ale w ogóle potrzebuję mieć poczucie bezpieczeństwa. Że kobieta potrzebuje mieć poczucie bezpieczeństwa. Kobieta normalnie, kobieta, która nie ma poczucia bezpieczeństwa. Inaczej, są kobiety, na przykład ja rozmawiam z kobietami, mówią mi to, wiesz, mi to nie zależy na tym, jaki będziemy mieli stan finansowy, czy coś. Ja mówię, jeżeli tobie jako kobiecie nie zależy, jaki będziecie mieli stan finansowy w domu, to ty jesteś chora na głowę. Bo normalnie jesteś stworzona przez Boga do tego, aby budować gniazdo. Tak? Masz budować gniazdo. Jeżeli ty nie chcesz budować gniazda, to masz zadłużenie, masz warunki. Tak? Mężczyzna, on jest powołany po to, żeby zorganizować wszystko do budowania gniazda. Gospodyni domowa po grecku to jest oikodespotero. Domowa despotka. I ta domowa despotka to nie jest, jakaś hetera, proszę ciebie, która tam, wiesz, drze się i wszystko jakby ustawia po swojemu, tylko to jest osoba, która bierze autorytet, tak, i buduje z rzeczy, tak, które zorganizował mąż. Kobieta może być świetnym menadżerem, świetnym biznesmenem, ale mąż jest po to, żeby zorganizować te rzeczy. A w naszym na przykład kraju, gdzie się kultywuje Marię, ale zawsze dziewicę, tak, mentalność mężczyzn jest taka, okay, że zrobią co swoje, potem się wywalają do góry kołami, tak? A kobieta jest tą, która ma wszystko to ogarnąć, to kupię. On jej przyniesie 1800, proszę ciebie, do ręki, tak? I mówi, buduj gniazdo. No wiecie, zbuduj. Ja nie wiem, ja bym... No to wiesz. I zbuduj z tego jakieś gniazdo. I zbuduj, zbuduj gniazdo, gdzie jest trzciny w ogóle. Jak dwa bociany, będziemy żyli w ogóle. Człowieku. No i wtedy związek, i on leży, i on mówi, że jestem twoją głową, tak? Przyjdź mi piwo, kobieto. Fredek, jak się nazywa, kiepski ten? Fredek kiepski. Tak. Bo to w naszym kraju tak już powstało. Rozumiecie? To w ogóle jest katastrofa. Teraz mówimy, wychodzimy z tego wszystkiego. A więc ta charakterystyka zależności. W Hebrajczyków 13:4 jest informacja odnośnie tego, że seks jest tylko dla małżeństw. To jest bardzo ważna rzecz, żeby każdemu człowiekowi, każdemu młodemu człowiekowi, który jeszcze nie wszedł w związek małżeński, jakby włożyć tą prostą zasadę do głowy. Seks jest dla małżeństw. Jeżeli są młodzi ludzie, którzy nie mają jeszcze męża czy żony, jeżeli oni chcą mieć życie seksualne, to mówimy im jasnym darowaniem. Seks jest dla małżeństw. Nieograniczony jest wtedy, ale dla małżeństw. W małżeństwie funkcjonuje. W Jeremiasza 2:2 jest ciekawa rzecz w związku z małżeństwem. Jest tak zwany, ja to opisuję, żydowski rok narzeczeństwa. Wiecie, był taki zwyczaj u Żydów, że zanim weszli w związek małżeński, to przez rok czasu oni się obserwowali. Oni już byli sobie przyrzeczeni, to tak było. To był stan, w którym była Maria i Józef. Oni byli, jest napisane, że ona była poślubiona Józefowi. Co to oznacza, że ona była poślubiona? Ona była w trakcie narzeczeństwa z Józefem.
Rozumiecie? No bo w trakcie, dlatego on mógł się z tego wycofać. Jak on zobaczył, że ona w ciążę zaszła, to on chciał chyłkiem się wycofać, bo on mógł, bez żadnych konsekwencji wielkich. Rozumiecie? Bo tam nie było jeszcze spraw finansowych, tam nie było zabezpieczeń, wiecie, tam nie było wiana żadnego, tam nie było tego typu rzeczy. Honor też jego nie byłby tutaj splamiony za specjalnie, no bo przecież przyglądałem się jej, okazało się, że ona nie jest taka fajna, jak mówił jej ojciec i matka i ona usłyszała. Teraz ja zawsze mówię, bądźcie do młodych ludzi, bądźcie w roku narzeczeństwa, obserwujcie się. Co obserwujcie? Obserwujcie w sobie miłość, uczucia i przywiązanie do siebie nawzajem. Miłość, uczucia, przywiązanie. Obserwujcie tą miłość, czy wy w sobie dajecie nawzajem siebie, czy sobie służycie nawzajem, tak? Czy jesteście zorientowani na siebie? Patrzcie też na swoje uczucia, czy zaczynają się poszerzać, czy zwężać. Przez taki rok narzeczeństwa można zobaczyć, czy te uczucia faktycznie są prawdziwe. Czy to nie było chwilowe zauroczenie, czy to nie była jakaś ściema. Wiecie, żyjemy w systemie nieprzyjaznym dla życia w ogóle. Przecież Ziemia nie jest przyjazna dla życia w ogóle. Wiecie. Naszą ojczyzną jest niebo, nie ziemia. Wiecie, my to stąd nie jesteśmy, żyjemy w ogóle na terenie wroga. Więc wiesz, tutaj różne rzeczy, one są fałszywie podane i te uczucia, które na początku zagrały tak cudownie, okazuje się, że przez powiedzmy 3, 4, 5, 8 miesięcy, 10 zaczynają stygnąć. I ty po roku czasu takiego narzeczeństwa dochodzisz do wniosku, kurczę, to nie ona, a ona mówi, no to nie on, no to słuchaj, super, fajnie, pobyliśmy ze sobą, pospotykaliśmy się, zobaczyliśmy, że rzecz nie gra, a die, tak? Super. Bóg nie jest dla nas swatem. Mamy innych jakichś. Po to jest ten rok narzeczeństwa. A nie, proszę Ciebie, od razu ślub. Ja mówię, po co ty z tym? Pan mnie prowadzi do takiego ślubu, Pan mnie wiemy, przestań z tym Panem Bogiem, kurczę, wszyscy Pana. Mam takie napisałem teraz głoszenie, proszę Ciebie, warownia paranoi. Chrześcijanie paranoi mają różne. Paranoi normalnie. Im się zdaje, że drugi Bóg mówi. I mają takie urojenia różne człowieku i przychodzą z tymi urojeniami, powiedzą. Mówię, kurczę, człowieku, mówię, to on jest jakiś rozwojony, schizofrenik ten Bóg. Bo tu mówi co innego, to nie co innego. Mówię, poczekaj. Dlaczego nie chcesz poczekać? Jak jest ta miłość, to przetrwa. Ja ci nie każę całego roku czekać. Tu chodzi o to, że chociaż parę miesięcy pobądź w takiej obserwacji w ogóle tego, co się dzieje. Czy to naprawdę jest twoja kobieta? Czy to naprawdę jest twój facet? Czy wyjdziecie w jednym kierunku? Czy to nie jest tak, że ona jest w ogóle przerażona i załamana tym, co ty robisz? Ostatnio z takim małżeństwem rozmawiam, przyjeżdżają na konsultacje do mnie. Jesteśmy dla siebie od Boga w ogóle, już na granicy rozwodu byli, nie? Ale słuchaj, no dobrze, no nie jesteśmy, no Pan nas połączył, Pan... Ja mówię, przede wszystkim mówicie obydwoje naraz do mnie, oskarżają się wzajemnie. Przez 30 minut. Ja już mam wątpliwości, czy was Pan połączył, ale to jest, mówię, na razie takie jeszcze. Potem mówię tak. Co ci powiedział Pan, mówię do niego, na temat tego, co masz teraz robić? Pan powiedział, że mam działać w Katowicach, tam kościół mam zakładać w Katowicach. Dobrze. Co tobie Pan powiedział? Mówię do niego. Pan mi powiedział, że mam w Poznaniu mieszkać. Mówię, teraz mówię, posłuchajcie się. Pan mówi do ciebie w Katowicach kościół. Do ciebie Pan mówi w Poznaniu, tam iść na studia, różne rzeczy, nie? Mówię, powiedzcie. Czy wy jesteście w ogóle przekonani, że macie tego samego Pana? Lub też, czy jesteście przekonani nadal, że to małżeństwo jest od tego Pana? I słuchajcie, oni naprawdę, tam jeszcze wiele innych było rzeczy, ale oni naprawdę szczerze też to świadczą, że się pomylili w tym życiu swoim. Pomylili się, dzieciaki. Pomylili się. Ona miała zupełnie inne koncepcje niż może. Próbowali to wszystko połączyć, wiecie, tylko to coś, to trzeba było robić przed małżeństwem. Po co teraz rozwód? Po co teraz te wszystkie rzeczy? Po co w ogóle ból, tak, i kłopoty? Po co? W narzeczeństwie te rzeczy się rozpatrują. Jak dochodzi do małżeństwa, to już wiemy, że idziemy jednym kierunkiem. Już nie ma, że ja chcę do Katowic, a ja chcę do Poznania. Już nie ma. Już idziemy jako jedno ciało. Bierzemy się za ręce, tak, i idziemy przez to życie razem. Dzieci teraz. Psalm 127,3. Jest napisane, że dzieci są darem od Boga. I bardzo ważna kwestia. Po pierwsze, to ty decydujesz, czy ten dar przyjmiesz, czy nie. A więc decyzje o posiadaniu dzieci należą do ciebie.
czyli do waszego małżeństwa. Tak? Nie ma odgórnie narzuconego tego, że macie mieć dzieci. Dlatego bez żadnego problemu stosujemy środki zapobiegania ciąży, różnego rodzaju środki antykoncepcyjne, za wyjątkiem środków wczesnoporonnych, które po prostu niszczą płody w ludziach. Bo niszczenie płodów w ludziach to są zabójstwa. Jak ktoś jest w ciąży, to dziecko niech będzie urodzone. Nie zabijamy dzieci, bo to jest morderstwo. Czy zabija się dorosłego człowieka, czy zabija się ciąża. Tak? A więc nie stosujemy środków wczesnoporonnych, bo to są środki niszczące życie zarówno dziecka, jak też życie kobiety. Bo taka jest prawda, one niszczą organizm. Tak? Ale każda inna forma normalnego zabezpieczenia jest normalną rzeczą, ponieważ to, ile mamy dzieci i czy w ogóle chcemy dzieci, należy do naszych decyzji. To, co że Bóg powiedział, rozmnażajcie się i rozradzajcie i zapełniajcie ziemię, to nie jest nakaz, tak? Tylko to jest dane nam jako prawo do życia. Macie prawo to robić. Chcecie, jak to powiedziawszy, to żyjcie napełniając ziemię, czy nie. No przecież w innym wypadku te słowa Pawła by były niestosowne. Żeby nie mieć męża i żony. W ogóle wiesz. To nie tak działa. I po drugie, Efezjan 6:4 to ten werset mówi nam, że dzieci wychowujemy dla Boga. Nie wychowujemy dzieci dla siebie. Nasze dzieci nie są dla nas. Dzieci nie są dla nas. My mamy dzieci, żeby się nimi cieszyć, żeby się nimi radować. Tak naprawdę to jest pierwszy podstawowy element, dla którego mamy mieć dzieci. Bo to też jest bardzo ważna sprawa. Też nie mam się na to przestrzeni, żeby o tym mówić, ale dzieci w małżeństwach mają być nie po to, żeby scalać małżeństwa, żeby coś tam, tylko dzieci to mają być po to, żeby nas cieszyć. Z dzieci naszych mamy się cieszyć. Tak? Takie po to są dzieci w ogóle. Ale dzieci wychowujemy dla Pana. Czyli my nie bierzemy dzieci we własność. To moje dzieci. Moje dzieci, kochane dzieci. No mi takie bałwanki masz teraz. Kupę bałwanków masz, oddajesz im części chwały. Tak? Nie, dzieci nie są dla ciebie. Dzieci są dla Pana. Jeżeli dzieci nie chcą Pana, okay, to nie chcą. Ale ja dzieci moje wychowuję dla Pana. Ja w ogóle nie wychowuję moich dzieci, ani mojego syna, ani mojej córki. Ja nie wychowuję ich po to, żeby im się dobrze wiodło na życie. Żeby im się dobrze wiodło. Ja ich dla Pana wychowuję. Dla Pana. Taki jest cel wychowywania dzieci. Cieszę się tym, raduję się tym, jestem szczęśliwy z tego powodu, że mam dzieci. Przeszło mi wiele radości, ale moja córka ma 9 lat i wie, że prawdziwy jej tata to jest w niebie. A ja jestem taki, co ją w leasing wziął. I to w ogóle nie ujmuje jej miłości do mnie. Tak? Ale ja dzisiaj już jestem wolny od moich dzieci. Już uwolniłem siebie i moje dzieci uwolniłem ode mnie też. Już uwolniłem moje dzieci. Moje dzieci są wolne ode mnie. Mają tatę w niebie. Niech one tamtego taty szukają. Ja będę im pomagał, będę dbał o te dzieci, ale będę je pchał w kierunku Pana. Cały czas. Nie? Nigdy z tego standardu nie wolno zejść. Wiecie, i to są takie rzeczy odnośnie małżeństwa, które małżeństwa, rodziny, dzieci, to są bardzo, bardzo podstawowe. Ja chciałbym, żebyście na tym sobie zabazowali, też badali te sprawy. Nie? Ale chciałbym, żeby te informacje też spowodowały, że nie będziecie przyjmować różnych zafałszowań. Wiecie, z małżeństwa Kościół katolicki zrobił sakrament. Kościół protestancki niewiele lepszą, bo też zrobił pewną sakramentalizację. Mówią, małżeństwo jest czymś szczególnym. Coś ci powiem. Małżeństwo jest taką samą rzeczą, jak każda inna rzecz. W ogóle rozumiesz? To nie ma czego. To taka szczególna sprawa. Nie. To jest jeden z elementów wszechświata. Okay? Jeden z elementów. Bóg stworzył niebo, stworzył ziemię, dał możliwość rozwoju roślinom, zwierzętom, stworzył człowieka, dał możliwość bycia w małżeństwie. Rozumiecie? To wszystko. Nie róbmy z tego rzeczy zbyt wielkich, bo bardzo łatwo jest wpaść w rowy z małżeństwem, albo zrobić z niego gloryfikację wielką, albo zupełnie zrzucić go i powiedzieć, małżeństwo jest do niczego niepotrzebne. To jest nieprawda. Kiedy jest małżeństwo, tak, to jest to twór Boży. Jeżeli jest ono na Bożych zasadach, jest to twór Boży. Prawda? Ale nie jest to szczególny twór Boży.
taki sam jak wszystkie inne twory Boże. W związku z tym nie podnosimy małżeństwa do miejsca, w którym nigdy być nie powinno. Ja słyszałem różnego rodzaju nauczania sam przez jakiś czas, takie głupoty opowiadania, jakie są tam. Pierwszy jest Bóg, potem jest małżeństwo, potem jest Kościół, potem jest to i takie w ogóle wie. Sam takie bzdety opowiadałem przez jakiś okres czasu. A to jest nieprawda. Prawda jest taka, że idziemy za prowadzeniem Bożym. Małżeństwo nie jest niczym szczególnym. Jest po prostu, korzystajmy z niego, bądźmy w nim, funkcjonujmy wedle Bożych zasad i Bożych standardów. Ono wtedy będzie przynosiło chwałę Bogu i będzie przynosiło radość nam. Nie zróbmy z niego nigdy bałwana i nigdy go nie wyrzućmy do kosza. Nigdy nie mówmy, ja jestem tak bardzo wolny, że ja sobie mogę w ogóle żyć w wolnych związkach, nie potrzebuję małżeństwa. Ja mówię, nie ma problemu, chcesz żyć sobie w wolnych związkach, które ciebie się może wyprowadzić do Amsterdamu, rozumiesz, zapój ze swoim kochankiem brodę i razem wychowujcie dzieci. Tak? Bo jeżeli chcesz się ze mną przyjaźnić, chcesz być ze mną w normalnych relacjach, to mieć normalnego męża, normalną żonę, a jak nie, też żyj bez męża, to albo bez żony, koniec, kropka. Bo żyjemy w Polsce, żyjemy w normalnych standardach tutaj, rozumiesz? A w moim sercu są prawidła Boże. Więc tak to się mają sprawy, jeżeli chodzi o małżeństwo. Zróbmy sobie przerwę.